Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Już od 32 lat w gminie Raciechowice czci się pamięć Piotra Bartoszcze. Obchody 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bohatera rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów w Gruszowie, miejscu, które od 1992 roku stało się symbolem pamięci i hołdu dla jednego z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Mój świętej pamięci tata, pierwszy poseł ziemi myślenickiej, wybrany w wolnych wyborach po 1989 roku, ściśle współpracował z bratem zamordowanego Piotra Bartoszcze, Romanem. Roman był częstym gościem w gminie Raciechowice na tej sali, uczestniczył w wielu spotkaniach i stąd narodził się pomysł, żeby upamiętnić osobę jego brata, Piotra Bartoszcze. W tamtych czasach pamięć o Piotrze Bartoszcze była słaba, nie była podtrzymywana, więc postanowili, że co roku będą zamawiać msze święte w Gruszowie, w intencji świętej pamięci Piotra Bartoszcze. I tak było od 1992 roku, rok rocznie, w lutym, odbywają się msze święte i potem po tych mszach świętych często bywały różne spotkania patriotyczne. Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni goście przeszli do zespołu szkolno-przedszkolnego w Gruszowie, gdzie dalsze obchody poprowadził prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Grzegorz Przybyło. To właśnie tam miały miejsce momenty pełne refleksji i wspomnień. Piotr Prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej potwierdził, że świętej pamięci Piotr Bartoszcze został zamordowany przez reżim komunistyczny. Jest męczennikiem za Polskę. Piotr Bartoszcze był młodym człowiekiem, który zaangażował się w Polsce Ludowej w tworzenie niezależnego ruchu na wsi. Był w działania związane z budowaniem struktur niezależnych na polskiej wsi, zaangażowany i jego ojciec w latach II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej, a nade wszystko jego brat, który w strukturach ogólnopolskich odgrywał bardzo istotną rolę. Piotr Bartoszcze raczej był znany jako działacz regionalny. I może być tak, cała rodzina Bartoszczów dążyła do tego, aby doprowadzić ostatecznie do rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Dość aktywnie działali i lokalnie, i przede wszystkim brat Piotra, Roman, w skali ogólnopolskiej. I w nocy z 7 na 8 lutego 1984 roku, gdy Piotr wracał od swojego brata do domu, w którym wówczas mieszkał, do gospodarstwa, które wówczas prowadził, został zamordowany. Wszystkie tropy wskazują na to, że było to zabójstwo dokonane przez Służbę Bezpieczeństwa, natomiast nigdy nie udało się ustalić sprawców tego morderstwa. W PRL-u oczywiście śledztwo zostało umorzone. Po 1989 roku było jeszcze podejmowane, ale nawet wtedy bezpośrednich sprawców tego zabójstwa nie udało się ustalić. Przemówienia, odznaczenia oraz wykłady, wszystko to składało się na bogaty program, który oddawał hołd pamięci Piotra Bartoszcze. W holu szkoły oraz za mną znajduje się wystawa. Wystawa poświęcona rodzinie Bartoszczów, udostępniona przez pana Wojciecha Gonerę tutaj na sali gimnastycznej. Wystawa poświęcona Wódzkiej Solidarności, udostępniona przez pana Kazimierza Łapczyńskiego. Wystawa znajduje się w holu. Wystawa z pamiątkami związanymi z Ruchem Narodowym i Romanem Dmowskim, udostępniona przez pana Mateusza Kołtasa, również znajduje się w holu za gablotami. Organizatorami wydarzenia było Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie Ojcowizna oraz gmina Raciechowice z jej wójtem Wacławem Żarskim. Jak wiemy, przed 40 laty pan Piotr Bartoszcze został bestialsko zamordowany przez służby bezpieczeństwa dawnej komunistycznej Polski. Sprawców nigdy nie wykryto, nie ukarano. Natomiast dorocznie i corocznie obchodzone są rocznice jego śmierci. W naszej gminie takim dobrym duchem i osobą, która inicjowała te obchody, był świętej pamięci już dzisiaj poseł Leszek Murzyn.
który od 2 lat nie żyje. Dzisiaj kultywuje jego tradycję, jego rodzina, zwłaszcza jego syn. I łącznie ze mną, jako gospodarzem gminy, zorganizowaliśmy tę uroczystość właśnie taką na wysokim, podniosłym poziomie. Dzisiaj z dumą podkreślam, że dzieło Leszka przejęła rodzina, z którą z pełnym zaangażowaniem współpracujemy. Jako naród winniśmy wdzięczność tym, którzy dla prawdy, sprawiedliwości, wolności i suwerenności ojczyzny oddali własne życie. Szacunek dla naszych narodowych i regionalnych tradycji, godne ich upamiętnianie, są warunkiem mądrego i pełnego korzystania z wolności, dla której żył i oddał swoje życie również Piotr Bartoszcze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu RP, członkowie rodziny Bartoszczów, prelegenci oraz licznie zgromadzeni goście. To były autorytety, które powinny być przypominane młodym pokoleniom. To oni sprawili, że są autorytetami wartości cywilizacji chrześcijańskiej i zasłużyli wyjątkowo dla Polski. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia w obronie polskiej ziemi. Wśród 26 odznaczonych znaleźli się także mieszkańcy gminy Raciechowice. Pięknie dziękujemy. Coście nas napytali na to mocne spotkanie wokół spraw naszej ojczyzny. Padło na mnie, co by w imieniu wyróżnionych przez czcigodną kapitułę tytułem w obronie polskiej ziemi podziękować za ten wielki honor. Częścią wydarzeń tego dnia był również panel dyskusyjny, który nakreślał kierunki działania poprzez rozmowę na temat poszukiwania korzeni, z których wyrasta przyszłość. To był czas, kiedy słowa nabierały szczególnego znaczenia, układając się w opowieść o bohaterze Piotrze Bartoszcze, który oddał życie za swoje przekonania. Dziękuję bardzo za pamięć. Należy pamiętać o tych, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny, o niezawisłość, o niezależność. I to właśnie tacy ludzie jak rodzina Bartoszcze, jak Piotr Bartoszcze, jak Roman Bartoszcze, jego brat, jak potem Leszek Murzyn, który działał również jako tutaj społecznik naszej gminy, był posłem na Sejm i dwóch kadencji. Ci ludzie właśnie walczyli i dbali o to, żeby ta Polska uzyskała w końcu niepodległość, niezależność, niezawisłość. I dlatego też pamiętamy i będziemy o nich zawsze pamiętać. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.